Już zakończone. Kuba grała z Kenią. Absolutnie niespodzianki nie było. Kubanki grały nie najlepiej, ale wygrały spotkanie 3 do 0. Do 11, do 18 i do 20. My oczywiście czekamy na mecz Polski z Brazylią. To spotkanie jako ostatnie dzisiaj będzie rozgrywane. No i tutaj liczymy oczywiście na dobry wynik. Jak cała nasza reprezentacja w całym turnieju Pucharu Świata, będzie jeszcze czas Państwu o tym opowiadać. Na razie koncentrujemy się na meczu drużyn, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w Pucharze Świata. Raz jeszcze przypominamy, startuje 12 mistrzów i wicemistrzów kontynentów, aby być ścisłym, 10 mistrzów i wicemistrzów oraz dwie drużyny z dzikimi kartami, to jest Polska i Dominikana. Przedstawiani są sędziowie w tej chwili na Państwa ekranach, pełny skład drużyny Peru, która w latach 80. odnosiła wielkie sukcesy, walczyła wtedy z Rosją o prymat na świecie, a to reprezentacja Stanów Zjednoczonych, którą znamy już doskonale. Powracały najmocniejsze zawodniczki do zespołu. Stacy Cora, Logan Thom przede wszystkim, no i Lindsey Berg na rozegraniu. Każdy chce pojechać na Igrzyska Olimpijskie, stąd też taki skład, jaki Państwo widzą na swoich ekranach. Sędziowie dzisiejszego spotkania: Simone Santi z Włoch z dwójką Humberto Salas. Wychodzą Peruwianki na boisko z numerem drugim Uribe Mirta. Dalej z numerem siódmym Zamudo Ore Julisa. Czytam pełne nazwiska tych zawodniczek. Numer 8 na boisku Moi Villargos. Dalej z numerem 10 najsłynniejsza zawodniczka peruwiańska, najbardziej doświadczona, Leila Chihuan. 11 to Francis Luren Bailon. Z numerem 13 Zoila Larosa. I na libero z numerem 5 Vanessa Palacios. Oprócz jednej zawodniczki, inne mniej znane, a to trener reprezentacji Peru, Emil de Figueredo. O tym panu też będzie okazja jeszcze kilka słów Państwu powiedzieć. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych, z którą spotykała się reprezentacja Polski wielokrotnie. Ogona na mani numer 1 z dwójką Daniele Scott Arruda. Numer 3 to Taiba Hanif, a więc na razie same doświadczone zawodniczki. Ciekawi jesteśmy, jak Jenny Langping tutaj zespół ustawi w tym meczu. No, wraca na rozegranie Lindsey Berg. Powrót do zespołu. Nie było już jej przez półtora roku w tej drużynie. Kolejny wielki powrót. Logan Thom z numerem 6. Numer 7 Heaterbaum i na libero znana skądinąd, dobrze w naszym kraju, Nicole Davis, 2 lata grała w Pile. Teraz już w reprezentacji Stanów Zjednoczonych. No i tą panią chyba zna cały siatkarski świat. Wielka przed laty zawodniczka Jenny Langping, pochodząca z Chin. Teraz prowadzi reprezentację Stanów Zjednoczonych. Iron Hammer, taki miała przydomek, jak grała. I teraz widzimy, że chce za wszelką cenę drużynę Stanów Zjednoczonych prowadzić do Igrzysk Olimpijskich. Stąd te zmiany w drużynie Stanów Zjednoczonych. Już od kilku lat obserwujemy mniej więcej podobne zjawisko w amerykańskiej federacji. Sezon poolimpijski przeważnie martwy, opuszczają reprezentację najbardziej doświadczeni zawodnicy, po czym po 3 latach od nowa, że tak powiem, przygotowują się do kolejnych igrzysk. To jest zawsze największa motywacja dla nich. Nie ma Nancy Metcalf, która tutaj była sygnalizowana, nie ma także Teresy Crawford, a więc dwóch zawodniczek, które pewnie by się jeszcze w tym składzie przydały, Jenny Langping. No ale w tym zestawieniu też Amerykanki, przynajmniej jeśli chodzi o nazwiska, prezentują się imponująco. Na razie nieudane pierwsze przyjęcie zespołu Stanów Zjednoczonych. Lindsey Berg w obronie, no i przechodząca piłka, którą kończy Uribe Mirta, grająca z dwójką zawodniczka reprezentacji Peru. 182 cm wzrostu, jedna z młodszych zawodniczek, 22 lata. Nerwowa akcja w wykonaniu Amerykanek. A także teraz nie najlepsze to przyjęcie Daniele Scott. Skrót był na środkową i Peruwianki mają kolejną kontrę. Zahaczyła gdzieś o blok. Peruwianka, no i jest ten punkt, zobaczmy atak.
Loren Francis, Bailon. Jedna ze starszych zawodniczek, 30-letnia. Tak, ogromne problemy mają Amerykanki z dokładnym przyjęciem. Stąd wynikają ich kolejne potem błędy. No niespodziewany obrót sprawy na otwarcie tego pojedynku. No i podenerwowana Jenny Langping prosi o czas. Przystanie 0-3 dla swojego zespołu. Bardzo szybko reaguje trenerka tej drużyny. Sporo było widać po jej pierwszym ruchu, rozluźnijcie się. To chyba były jej pierwsze słowa do swojego zespołu. A teraz już wróciła do omawiania jakichś szczegółów przy tej zagrywce, bo tą zagrywką, a raczej z jej przyjęciem peruwiańskiego zespołu. Amerykanki miały ogromny problem, nieskończone trzy ataki pod rząd. Peruwianki, duża różnica warunków, przewaga Amerykanek, jeśli chodzi o warunki fizyczne, o siłę fizyczną. Zwłaszcza chodzi mi to o wzrost. Ale Peruwianki, bądźmy pewni, w takim razie będą dużo, dużo lepiej broniły. No na pewno i jutro nas czeka mecz z Peruwiankami, a więc na razie jeszcze się nim nie martwimy. Pierwszy punkt dla reprezentacji Stanów Zjednoczonych po tym czasie, o który poprosiła Jenny Langping. A ten punkt zdobywam Ogona Mamani, którą widzieliśmy w Polsce na zawodach World Grand Prix. Ten turniej rozgrywany był w Rzeszowie. O, to jest już zupełnie inna gra Peruwianek niż ta, którą obserwowaliśmy w wykonaniu Chętniejek. No, Bailon tutaj pokazuje się z numerem 11 bardzo efektownie, mimo podwójnego wysokiego bloku. Amerykanek, ona swobodnie zdobywa kolejny punkt. A Amerykanki kompletnie są bez przyjęcia. Celują tam pogonę na Mani, teraz będzie szansa na kontra Amerykanek. No, krótka tutaj, już nie było żadnych problemów. Daniele Scott, Aruda, 35 lat zawodniczka. No, Amerykanki łączą i doświadczenie, właściwie cała szóstka na boisku, to są bardzo grane zawodniczki. Jeszcze raz widzimy, no to jest to doświadczenie przy tych krótkich piłkach, które nawet mogą być nie najlepiej rozegrane. Zawsze coś środkowa próbuje zrobić. Bardzo dobre przyjęcie Peruwianek na razie. No i świetny atak Milagros Moi, jednej z doświadczonych zawodniczek. Zresztą od razu powiedzmy, to jest zespół już nie najmłodszy. 25 lat, powyżej 25 lat średnia wieku. Mowa o Peruwiankach. Ale to, co wcześniej Tomek rozmawialiśmy, zdaje się, wiek nie ma żadnego znaczenia, kto jest dobry, ten na olimpiadę jedzie. I tu wszyscy wyciągnęli wszystkie rezerwy, wszystko co mają. Nikt nie patrzy nikomu w metrykę. Na olimpiadę zawsze jedzie zespół jakby docelowy, to nie zespół rozwojowy ma być, tylko docelowy. No i zdaje się, że tej zasady trzymają się tutaj wszyscy trenerzy tych liczących się zespołów na świecie. Przechodząca piłka, już zaczynają Amerykanki grać przede wszystkim lepiej zagrywką, a przechodzącą piłkę kończyła Peterbaum. Tak, ta Niwa Hanik, bardzo dobra zagrywka, płaska, niziutko nad siatką. Dobra parabola lotu, trudna parabola lotu. Spójrzmy jeszcze raz, teraz lekko zakręciła piłką, to już wystarczy. Doskonały atak teraz Peruwianek. Widać, że będą groźne. Jeśli sobie przyjmą zagrywkę, potrafią dość szybko rozegrać piłkę. Proszę zwrócić uwagę, przesunięta krótka piłka. To wszystko mówimy pod kątem meczu z naszymi oczywiście zawodniczkami. I Peruwianki już po tych pierwszych akcjach pokazują, że będą zespołem trudnym, grającą bardzo szybką siatkówkę, dynamiczną. Zobaczymy, jak to się oczywiście ułoży w dalszej fazie tego meczu. Ale na razie widać, że preferują siatkówkę bardzo, bardzo szybko. Logan Tom, dawno nie widziana w reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Grała w Murcji z polskimi zawodniczkami. Teraz jej atak z drugiej linii. Mówiło się o niej, że jest to jedna z najlepiej przyjmujących zawodniczek na świecie. O, teraz bardzo spokojne dogranie. No i łapią właściwy rytm Amerykanki. Bol, dobry atak z obejścia. To typowe dla niej zagranie. Robi to bardzo szybko, dynamicznie. Tak, ale zwracam uwagę na to dogranie. Tam się rodzi tempo akcji. Ani nie za wysokie, ani nie za niskie. Takie akurat, żeby... To widać często przy ruchach i zawodniczek, i zawodników. Czy ktoś umie dogrywać, czy nie umie dogrywać. Ta piłka musi mieć duszę, tak jak mawiał Hubert Wagner.
No lepiej nie można oddać tego skreślenia. Właśnie ta piłka nadaje tempo całej akcji. To co mówię, to też nie chodzi o to, żeby była za mocno przyspieszona, ponieważ to utrudnia zawodnicy idącej w pierwsze tempo zgranie się z lotem piłki. Są kłopoty z przyjęciem zagrywki. Peruwianki wzmacniają wyraźnie, ale teraz znakomity atak. Gdzieś ta piłka uplasowana w okolicy 9 metra. Ogony na mani. Tak, ona bardzo dobrze skacze. Dynamiczna zawodniczka i nawet na dwubloku, jak nie ściąga piłki, to potrafi zaatakować nad blokiem. Siła w ogóle ataku amerykańskiego zespołu jest bardzo duża. No właśnie, to jest jeszcze jeden przykład na grę peruwiańskiego zespołu. Jeśli sobie przyjmą do siatki piłkę, potrafią rozegrać piłkę szybko. Bardzo ładna akcja. 8 do 7 na pierwszej przerwie technicznej. No i kto by się spodziewał? Trener Ennio de Figueiredo objął funkcję w maju tego roku. Przejął schedę po Carlosie Saldanie, którego zwolniono po Mistrzostwach Świata w Japonii. Tam Peruwianki zajęły 20 miejsce. Myślę, że na razie może być zadowolony z dzisiejszego zespołu. Amerykanki mają wiele więcej problemów technicznych. Przede wszystkim muszą przyjąć lepiej zagrywkę, żeby zacząć grę na siatce, jak również odrzucić Peruwianki od siatki, ponieważ widać, że przy dobrym przyjęciu one potrafią grać naprawdę bardzo szybko, bardzo dynamicznie. I choć są niższe od swoich przeciwniczek, no na razie blok amerykański w amerykańskiej drużynie nie istnieje. Wracamy do gry po pierwszej przerwie technicznej. Z numerem 7 Julisa Zamudio. No i tu miały Peruwianki swoją szansę. Po dobrej znowu zagrywce nie udało się, na to widzimy. Na pewno cały czas w drużynie amerykańskiej Taiba Hanif będzie celem zagrywki Peruwianek. Myślę, że będzie to dotyczyło również taktyki innych zespołów, jak i naszego. O, Lindsey Berg to nie była trudna zagrywka. Peruwianki z dużą swobodą potrafią wyprowadzać te ataki. Teraz Francis Bailon to jest kolejny jej atak. Mówiliśmy, to 30-letnia zawodniczka, bardzo doświadczona. No i tu może podobać się to rozegranie Zoili Larosy. Teraz ta zawodniczka na zagrywce. No, problemy miała Nicole Davis. Coś to przyjęcie zagrywki dzisiaj w drużynie Stanów Zjednoczonych przynajmniej na razie najlepiej nie funkcjonuje. Logan Thom zmuszona do kiwania, ale tam Vanessa Palacios znakomicie ustawiona w obronie. Mamy kontrę wykorzystaną przez Amerykanki. No i na razie najwięcej tych punktów w ataku zdobywa Ogona Namani. Tak, to właśnie ta zawodniczka kolejny. Taki, tu piękna najpierw jeszcze obrona Peruwianek. I Figueiredo, no już nie widzieliśmy tego ataku, ale był atak nad blokiem Peruwianek. 9 do 9. Teraz to nie było najlepsze przyjęcie, no i to się musiało tak skończyć. Zablokowana Francis Bailon. Nie miała szans tym razem Peruwianka wykręcić tej piłki. Równo ustawiony blok. No, Logan Thom. Logan Thom sama popracowała nad garstkami, ale ten blok był naprawdę bardzo szczelny. Peruwianka mogła widzieć, że i po skosie również nie ma szans. Logan Thom od tego sezonu w Dynamo Moskwa. Także same dobre kluby odwiedza ta zawodniczka. Zresztą jak większość Amerykanek grających w zasadzie po całej Europie, tylko cztery zawodniczki pozostały w Stanach Zjednoczonych. Tam nie udało się stworzyć zawodowej ligi. To jest porażką tego kraju siatkarskiego środowiska. Tak, kolejna próba powołania ligi zawodowej. 20 tysięcy zawodniczek, 1500 zespołów, ale uniwersyteckich. No to nie jest ta siła, co zawodowa liga oczywiście. A to jest kapitalna, ten dół czy tam środek piramidy był pięknym zapleczem kapitalnym do zawodowego sportu. Ale nie przekłada to się na ten ostatni pułap już reprezentacji i one muszą grać poza granicami Stanów Zjednoczonych. Nicole Davis, to jest dobre przyjęcie, szybka piłka do Logan Thom, która jest w formie, widać to.
powoli łapią swój rytm. No wiadomo, pierwsze piłki być może nerwowe troszeczkę. Zawsze mecz otwarcia, kto by nie stał naprzeciwko, nikogo tu lekceważyć nie wolno. Trzeba samemu złapać swój rytm gry. Zobaczymy, czy Amerykanki już takowy złapały. Oj, wyrzucona za antenkę Milagros Moy. Obcierka przy obronie. No i w ten sposób jest budowana ta przewaga Amerykanek. Każda nadarzająca się teraz od kilku minut okazja jest wykorzystywana. O czas prosi peruwiański szkoleniowiec Enio de Figueirada. To co było atutem Peruwianek jeszcze w pierwszych momentach tego seta, no teraz jest dla nich wielkim problemem. Skończenie ataku w pierwszym tempie, a jednak gdy Amerykanki dostają szansę grania na kontrach, wykorzystują to skutecznie. Długa przemowa trenera peruwiańskiego, wicemistrzynie Ameryki Południowej, Peruwianki. Awansowały kosztem Argentyny, która jest na równi pochyłej, mimo że posiada w swoim składzie kilka dobrych zawodniczek, ale tam są problemy w tej Federacji Argentyńskiej i jakoś trenerzy do końca tego nie potrafią poukładać. Ostatni raz na Pucharze Świata w 1999 roku, to cały czas mowa o Peruwiankach, tam zajęły 10 miejsce, ale tak jak mówimy, te największe sukcesy święciły w latach 82-88, kiedy to prymat na świecie walczyły z Rosjankami. Nie udało się teraz po tej obronie wyprowadzić kontry Peruwiankom. Zatem 14 punkt dla reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Tak, już zdecydowanie później zaczęły skakać Amerykanki do tych bloków. Taiba, Hanik i Hitterbond. Jest bardzo wysokie zawodniczki, proszę zwrócić uwagę. Spokojnie dochodzi środkowa ze skrzydła. Będzie pierwsza zmiana w drużynie peruwiańskiej z numerem 9 Carla Tristan. Młodsza 19-letnia zawodniczka zmienia Lauren Francis Bailon. No chyba powodem jest słabsze przyjęcie. Tutaj próbuje tener maksymalnie poprawić przyjęcie. Zdają sobie sprawę, że żeby ominąć wysoki blok Amerykanek, muszą grać super dokładnie i bardzo szybko, tak jak zaczęły mecz. O, tak, tu już się kończy ta zabawa z prostymi piłkami na lewy czy na prawy atak. Rozgrywająca Peruwianek jakby bez pomysłu, troszeczkę gra przez najwyższy blok, tam gdzie gra Taiba Hanif. Ona nie musi za dużo skakać, wystarczy, że podniesie ręce do góry, już całe nadgarstki, całe dłonie wystają nad siatkę. A Bone, która do niej dołącza, no jest wyjątkowo szybką zawodniczką, środkowa, która bardzo szybko się przemieszcza. Druga przerwa techniczna. Johnny Langping ze swoimi zawodniczkami. No, zaskoczyła ta gra po początkowym prowadzeniu Peruwianek 3-0. Teraz już ta przewaga Amerykanek nie podlega żadnej dyskusji. I jeśli tak dalej pójdzie, to pewnie w połowie drugiego seta należy spodziewać się zmian w drużynie amerykańskiej. Bardzo możliwe, że pograją zawodniczki, które w tej chwili są na ławce rezerwowych. No a tam jest nie byle kto. Ten skład jest bardzo mocny. Jest druga rozgrywająca Robin Achmou Santos, Wojtek. Widzieliśmy wczoraj tutaj w Hamamatsu. No właśnie, spacerowała po mieście w takim buciku ortopedycznym. Myśleliśmy, że to już jakaś poważna kontuzja tuż na tych zawodach się przydarzyła, raczej przed ich rozpoczęciem na którymś z treningów, ale dzisiaj się normalnie rozgrzewała. A, kolejne udane akcje na bloku Amerykanek. Peruwianki tracą coraz bardziej pewność swoich akcji ofensywnych. Zaczynają upraszczać tę grę, ale tak się zwykle dzieje, jeśli nie znajduje się, jeśli żadna z zawodniczek nie potrafi skończyć ataku. Między dwie zawodniczki zagrywka bardzo spokojnie przez Hitter. Bo ta piłka dograna, a tutaj niespodzianka, zablokowana Taiba Hanif. Za mocno ściągnęła teraz piłkę, nie utrzymała swojego zasięgu.
Peruwiański blok jest niski, ale w miarę równy. Bardzo dobra zagrywka, bez rotacji ta piłka spadła jeszcze w ostatniej chwili, a popisała się nią Mirta Uribe. Ogona na nami niepotrzebnie weszła przed, widzimy w powtórce, przed Davis, to nie jej rola. Libero drużyny zawsze powinna więcej przyjmować. No i na drugą stronę i teraz Peruwianki część strat odrabiają. Przechodzącą piłkę kończy Yolisa Ore Zamudio. Ten mecz oczywiście też pilnie widzieliśmy, obserwowany przez naszych statystyków, wszystkie mecze rejestrowane. Tu każdy zespół będzie rozpisany i materiał przygotowany dla naszych dziewczyn. No, oj, będzie kłopot. Akcja w obronie i potem ta akcja bardzo... No ale tutaj do grania też nie było, nie popisała się Ogonan Namani. I jest kontra, która przynosi punkt Peruwiankom. Zdecydowanie, zawodniczka, która bardzo fajnie gra w ataku, dynamiczna, skoczna, no ale problemy i ona opuści na chwileczkę boisko, pojawi się Stacy Sikora. Była libero, no numer jeden zdaje się na świecie. Tomek. Tak, była przez długie, długie lata, zaczęło się wszystko na Mistrzostwach Świata w 2002 roku w Berlinie. Tam Amerykanki w Max Schmelinghalle przegrały 2-3 z Włoszkami. No to teraz ma problem zagrywająca Peru. Na tyle się przejęła, że zepsuła zagrywkę. Chciałem wykonać bardzo trudne. Ale wracając jeszcze do Stacy Sikory. Nie grała już długie lata w reprezentacji. Po prostu były od niej lepsze zawodniczki. Mówiło się też, że nie mogła się po prostu dogadać z trenerką. No i tak zostały wykreowane postaci Nicole Davis. Tak pojawiła się jeszcze inna bardzo dobra zawodniczka, młoda w zespole, Cassandra Buse, która też przez moment grała na libero, jest tutaj w zespole, a więc może tam żonglować swobodnie Jenny Langping, zarówno jeśli chodzi o atak, jak i o obronę. Ale patrzę na Stacy Sikorę, jak weszła i jej zachowanie, no nastolatka po prostu, obleciała wszystkie koleżanki, klepnęła się po dłoniach ze wszystkimi. Tak, to był zawsze bardzo dobry duch zespołu. Teraz jest... Pozostaje w Stanach Zjednoczonych, nie ma klubu w Europie. Tak jak mówiliśmy, powrót do zespołu w wieku 30 już lat, a pamiętamy tę zawodniczkę. Ale nic nie straciła na swojej aktywności. No wygląda, że poza tym no, turniej długi, potoczyć się może różnie. W ogóle widzimy tendencję w niektórych zespołach, zresztą również i nasz trener zabrał nominalnie dwie libero. I gdzieś, no być może przy słabszej dyspozycji, czy... A Mariola Zenik, Agata Sawicka. No właśnie, przy jakiejś drobnej kontuzji w każdym zespole widzimy, że część zespołów faktycznie przywożą po dwóch libero. Oj, atak z obejścia i takich akcji będziemy w wykonaniu tych najlepszych zespołów obserwować bardzo wiele. Z tym, że każdy zespół wykonuje to inaczej. Berg to doświadczona rozgrywająca i ona tutaj z Bone znają się i są zgrane doskonale. Kolejna bardzo trudna zagrywka. No, bardzo dobry atak po przekątnej, po długiej przekątnej, sam narożnik boiska. Milagros Moy, to ona już zdobyła tutaj parę punktów właśnie z tego lewego ataku. Bardzo ładnie, dolnym sposobem wystawiła libero Vanessa Palacios. I będzie zmiana kolejna, Patricia Soto, 27-letnia zawodniczka, zmienia rozgrywającą Zoile Larosę. No, Stacy Sikora niestety na drugą stronę do grania. Ale sędzia ktoś nie ugięty. Dotknął siatki, ale jest pierwsze wrażenie. Moje było takie, że to jednak Peruwianka dotknęła siatki, ale sędziowie inaczej ocenili tą akcję. No, drugie przyjęcie Sikory już punkt. Już lepsze. Nie kończą Peruwianki tego ataku. Jakże spokojnie Logan Tom dogrywa te piłki. Teraz nie skończyła jednak swojego ataku. No to jest za daleka odległość od siatki, żeby wykonać mocny atak. I atak z obejścia. I świetnie ustawiona Peruwianka Leila Chihuan. Przejście dołem. Tak, Peruwianek. Gdzieś biegająca być może do wystawy lub cofająca się od siatki zawodniczka atakująca, blokująca wcześniej.
No to normalne, Stanisław Sikora musi opuścić boisko, powrotne zmiany. No, żywe srebro cały czas, teraz też schodzi na ławce rezerwowych, poklepała się ze wszystkimi, którzy tam siedzą. Ma temperament faktycznie. O, potrzebna jest taka zawodniczka zespole. Ona wiele razy, nie tylko swoją grą, ale właśnie takim zachowaniem podrywała Amerykanki do walki. Teraz Logan Tom dobrze chyba ustawiona, ale tam przeszkodziła nieco Taiba Hanif. No, trudna była sytuacja. Atak trzeciego metra na równym bloku. Ona stała na zewnątrz tego bloku, więc piłkę prawdopodobnie widziała. Nie udało jej się czysto tej piłki podbić do góry. Bronią, bronią Peruwianki, to już nie pierwsza piłka, no i potrafią wyprowadzić bardzo ładną, a co najważniejsze, skuteczną kontrę i robi to ponownie Milagros Moya. Ciekawe, w tym meczu już są takie dwa różne oblicza Peruwianek. Raz moment naprawdę kapitalnej gry na otwarcie, potem w środkowej fazie niestety całkowicie niska skuteczność w ataku, a teraz znowu wracają w końcówce jakby na luzie. Widząc... No i znowu złe przyjęcie Amerykanek, szansa na 19 punkt. Dla siatkarek Peru, dobrze ustawiona Nicole Davis. Ale widzimy, że Ogonan Namani nie kończy kolejnego ataku, kończą za to Peruwianki. No i one zdobywają 19 punkt. Bardzo wzrosła skuteczność Peruwianek w ataku, nie radzą sobie, no, zmiana rozgrywającej. Będzie podwójna zmiana, czyli to nie do końca jest zmiana. Cassandra Buze na boisku oraz z numerem 11 Achmo Santos, a więc no podwójna zmiana. Tak, poprawienie ustawienia, ale tu był problem najważniejszy. Zdaje się, troszeczkę trenerce nie podobało się i rozegranie Berg. No. Znowu między dwie zawodniczki i są kłopoty. No, byłyby cztery odbicia, gdyby próbowała wystawiać tę piłkę Cassandra Buze. O, dużo, dużo problemów w amerykańskim zespole. Niesamowicie wrażliwy zespół Stanów Zjednoczonych na mocną zagrywkę. To pokazał początek seta, a teraz jest no, fragment, w którym one kompletnie sobie nie radzą z tą zagrywką. No i Jenny Langping prosi o czas. To jest tylko punkt przewagi. Może być ciekawa końcówka pierwszego seta. Tutaj widzimy, jak trenerka pokazuje relaks, relaks w tym przyjęciu, ustawienie, troszkę się rozluźni. Ta piłka się odbija od amerykańskich zawodniczek w sposób w ogóle niekontrolowany, jakby nie amortyzowały, nie czuły piłki. Tu nie chodzi już o samą technikę do grania, tylko kompletnie one są trafiane tą zagrywką, jak w obronie się zachowują. No najbardziej to martwi na pewno amerykańską trenerkę, jeśli chodzi o Davis, która... Jako libero, no takie błędy. Tu Logan Tom już dwa razy dostała od niej po twarzy piłką w takim rykoszecie niemiłym, a uchylała się przed trzecim. No i ciekawy fragment tego seta. Teraz punkt przyjęła Nicole Davis. Dalej od siatki grana krótka piłka, ale nieskutecznie przez Amerykanki. Takie piłki Peruwiankom z kolei nie wpadają w boisko. Nie miały teraz szczęścia Peruwianki. Taśma out po ataku grającej z dziewiątką. Carly Tristan. No, starała się zaatakować naprawdę po bardzo ciasnym skosie. No i ponowiła ten atak. Teraz już troszeczkę z bardziej bezpiecznym przykryciem piłki. No tak, ale wtedy mógł być remis. Teraz to jest ciągle punkt przewagi Stanów Zjednoczonych. Już widzimy, że z zespołem Peru na pewno na stojąco nie da się wygrać. No to całkiem inny poziom niż Kenia. Kenia to jest przepaść, jeśli chodzi o organizację gry, umiejętności indywidualne, to będzie moim zdaniem outsider całego pucharu. Opadając kiwała tę piłkę Daniele Scott. No doświadczenie Scott tutaj wzięło górę. Z tym, że na razie gra, już zmiana rozgrywającej to już zawsze zły sygnał. Na razie Davis, libero amerykańskiej drużyny, gra bardzo źle. Nic nie broni, nic nie przyjmuje. No, Amerykanki w obronie to w ogóle nie są za skuteczne w tym meczu. No, aż nie widzę, tak jakby zeszły z siłowni po dzisiejszym meczu. Były rano na siłowni, wszystko się naprawdę odbija od nich bez czucia mięśniowego. No i zmiany powrotne. Niewiele dała ta zmiana, choć na chwilę
przetrzymały ten szturm Peruwianek, które no parły do przodu bardzo mocno. I to się mogło faktycznie skończyć przegraniem tej partii, co jeszcze dalej może mieć miejsce. Tak, to jest zaledwie punkt przewagi reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Co tu dużo mówić, faworytek tego spotkania. Bardzo blisko stoją do przyjęcia Amerykanki. No z tego ujęcia Państwo tego nie widzą, ale wiele z nich stoi na czwartym, piątym metrze. Jest 24 punkt dla Amerykanek i będzie za moment piłka setowa. No i nie bez powodu Amerykanki cieszą się z tej akcji, bo do tej pory tych udanych tu wszystko było idealne. Przyjęcie, wyskoku, wystawa w dobrym tempie, szeroka do antenki, zgubiony blok. Bronią się jeszcze Peruwianki, ich kapitan atakowała Leila Chihuan, o której mówiliśmy, że jest to jedna z bardziej doświadczonych zawodniczek. Raczej wszystkie grają w Peru, kilka próbuje swoich sił za granicą, ale nie są to wyróżniające się zawodniczki swoich zespołów. Stany Zjednoczone wygrywają pierwszego seta z Peru 25-23. No mieliśmy już fragmenty niezłej siatkówki w tym spotkaniu, ale